Halcz, witajcie, to znowu Rufek, witam was w kolejnym odcinku z Izaka. Znowu gramy Daily Challenge. Czemu mam win streak minus 1? No ostatnie daily wszystkie wygrywam. Chyba, że się daily nie liczą. O, z tego co widzę, dopiero się zaczął challenge, bo jest godzina 12.45, czyli rzeczywiście o 12 u nas się te daily zaczynają. Jest 25, jak to nagrywam. Zaczynamy daily run, zobaczymy jak to wyjdzie. Pewnie jutro już powinien odcinek być gotowy. O nie! Judasem na mega szatana, to się może bardzo szybko skończyć. Zobaczymy jak pójdzie. Mam zdecydowanie za ciemny ekran, jak jest jeszcze Curse of Darkness, to ja totalnie nic nie widzę. Ale dobra, ten pokój jeszcze jakoś sobie przeżyje. Gramy Judasem, więc obrażenia są fajne. Zobaczymy, co będziemy mieli w pierwszym naszym treasure roomie. Wirus. Wirus jest spoko, ale da mi slowdowna i tego trochę nie lubię. Ja was na momencik przeproszę. Sobie podjaśnię ekran, bo strasznie mało widać, gdzie jest Curse of Darkness. Dobra, i możemy grać. Pride. Pride jest dosyć trudny w takim małym pokoju, szczerze mówiąc. No, tu już umieram. Nie ma szans czegoś takiego uniknąć. Zazdroszczę osobom, które nie wchodziły do tego pokoju. A więc, wiecie jak zakończył się dzisiejszy daily run. Zagrajmy dzisiaj zwykłe podejście. Czego jeszcze nie mamy odblokowanego? Którą postacią nie mamy Delirium? Lostem nie mamy Delirium i resztą postaci tego Greedy Remote'a głupiego. To może dzisiaj Greedy Remote'a zagramy kimś ciekawym. Idenem na przykład, niech będzie. Ale głupota ten pokój, no strasznie trudny, strasznie. Idenem zaczynamy z średnimi bardzo statystykami, ale zobaczę co jest w sklepie do kupienia. Sprinkler i sprinkler już mi tak naprawdę wystarczy, żeby w tym podejściu zostać, mimo że mamy dosyć średnie statystyki. Chociaż to eksplozivo też mi się zbyt bardzo nie podoba, no ale niech będzie, zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że uda nam się otrzymać chociaż wystarczająco dużo pieniędzy, aby oprócz sprinklera kupić sobie jeszcze kluczyk jeden, bo bez wejścia do treasure roomu, byłoby trochę słabo, nie powiem. Dobra, wiecie co, to eksplozywa akurat na Greedy Remote'zie nie jest aż tak słabe jak na zwykłych podejściach, bo no te pokoje są zawsze troszkę większe. To jest podwójny pokój tak naprawdę. I nie jest tak łatwo samemu się wysadzić za pomocą tego eksplozivo. Gorzej będzie, gdy będę miał sprinklera. Tam się trochę boję, że jak dostanę strzał z eksplozivo, to nawet nie zobaczę, który przeciwnik ten strzał dostanie. Ale na pewno się przyda na bossów. Eksplozivo jest, chociaż też zależy od bossa. Jak boss się chowa, to eksplozivo jest beznadziejne. Ale na pewno się przyda na Gridiera. Na nim te eksplozje nie będą mi jakoś bolały, ja i tak blisko niego siedzieć nie będę jakoś za bardzo, a będą zadawały zdecydowanie więcej obrażeń niż moje zwykłe strzały. Chyba pierwsze podejście, w którym naprawdę będę się cieszył z eksplozivo. Dobra, mamy ojejciu. O nie, straciłem kościane serduszko, zapomniałem, że mam kościane serduszko, ale ze mnie lamus. No trudno się mówi tam bez tego kościanego serduszka, pewnie jakoś sobie damy radę. Mimo wszystko trochę szkoda. Coinów mamy już 12, czyli po walce z bossem na pewno mnie będzie stać na sprinklera. Gorzej może być z kluczykiem, ale chyba też damy radę. 12 coinów, tak jest. Odpalamy dalej. 4 coiny, 16 coinów. Jak dostaniemy z kolejnego bossa 4 coiny, a tak powinniśmy dostać, tak zazwyczaj dostaję, będzie bardzo fajnie. Ragman jest o tyle super, że on rzucając głowę nie zrzuca z siebie tych strzałów z eksplozivo. No nienawidzę walczyć z jakimś głupim pinem na przykład, mając te eksplozje. Jak na razie naprawdę przydatne. Może tak samo jak ostatnio miałem z Bob's Brainem. Uważałem zawsze Bob's Brain za przecież słaby przedmiot. Ostatnio na odcinku się troszkę nad nim rozpływałem wręcz. Może tak samo będzie z eksplozivo. Dobra, mamy 22 coiny. Nie mam co odpalać kolejnej fali. Idziemy do sklepu, kupujemy sprinklera i kupujemy sobie kluczek na przecenie jeszcze. Też tego nie zobaczyłem. Świetnie.
kluczyk na przecenie, czyli możemy sobie oba kupić od razu. Niestety nie będzie nas stać na kolejny. A czy wchodzę do Kerosymu, to szczerze mówiąc nie wiem. Ojejciu. Jest pin i przeciwnik, który nas goni. No właśnie. Nie, eksplozywo nie jest tak dobra jak Bob's Brain i nigdy nie będzie. Dobra, sprinklera sobie zostawię, z samym pinem sobie damy radę, nawet jak lata i te pociski nasze się od niego odbijają. Trzymam w razie czego sprinklera na walkę z Krampusem, ale wolałbym jej nie dostać. Mamy naprawdę dosyć małe obrażenia, tirsy są spoko, ale zdrowia też jakoś specjalnie dużo nie mamy. Za 3 coiny moglibyśmy kupić serduszko, ale nawet na to mnie nie stać, żeby sobie wejść do Curse Roomu i wyjść bez żadnego problemu. Bomby też nie mamy na wypadek, gdyby... O, to działa czy nie działa? To jest bardzo ważne pytanie w tym momencie. Bo jeśli działa, to jest świetny przedmiot, jeżeli nie działa, to jest beznadziejny przedmiot, więc sprawdzę szybko na necie. Nie mam zielonego pojęcia, czy to w ogóle będzie napisane. A więc contract from below on grid mode. Czy działa? Nie działa. Tak mam napisane, że nie działa. Więc wracamy i daję sobie spokój z każdym z tych przedmiotów. Oba niestety są słabe. Contract from below, a ja nie... Ja to jestem dobry. Oba te przedmioty są słabe, a Contract from below normalnie by nam pojawiał podwójne znajdźki, niestety. Nie działa to na Grimmodzie. Podwójne. Dwie znajdźki, nie podwójne znajdźki. Bierzemy serducho. Czy ciebie wysadzam? Szczerze mówiąc, to chciałbym cię wysadzić. Jak dostanę 5 coinów albo 2, będę i tak już szczęśliwy. Naprawdę? To się może stać? Ej, pierwszy raz coś takiego widzę. Ale jaja. Zgaduję, że szansa na to jest nawet duża, tylko ja po prostu miałem pecha do tego i nigdy takiej walki nie dostałem. Ale naprawdę, chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że po zabiciu Keepera wyszedł grid. To jest bardzo spoko, bo z grida leci dużo pieniędzy zazwyczaj. A my mamy tutaj na przecenie kluczyk, który kupię już chyba do samego końca gry. Dobra, liczę tutaj jeszcze na jednego coina i kupiłbym jeszcze jeden kluczyk. Mamy pigułę, którą jest Perks. Perks jest super, jakbyśmy mieli pigułę Perks na walkę z Gridierem, byłbym bardzo szczęśliwy. Teraz przynajmniej wiemy, że niebieska piguła jest bardzo przydatna. Dobra, całe piętro za nami, idziemy na kolejne. Mamy sprinklera, mamy masę, naprawdę masę kluczy i nie wiem czemu, ale za okna zapachniało mi właśnie pączkiem i wiem, że to jest fajne przejście, ale jestem... O nie, to nie. Ale mam ochotę na pączka straszną. Napiszcie, o, to jest fajna sprawa, bo... Co ja gadam za głupoty, ale... Ja na przykład kocham pączki wiedeńskie, uwielbiam je, to jest mój ulubiony rodzaj pączka. Jeżeli nie wiecie, co to jest pączek wiedeński, wpiszcie sobie w Google, to jest taki... Zawijas. Kocham pączki wiedeńskie. Ale masa moich znajomych... Czy się nagrywa w ogóle? Nagrywa się. Masa moich znajomych nie lubi pączków wiedeńskich, wolą zwykłe pączki. Gdzie ja uważam zwykłe pączki za zdecydowanie gorsze od wiedeńskich. A więc możecie mi napisać, jaki jest wasz ulubiony rodzaj pączka. Magdalenka z komentarzy na pewno się ucieszy. Boże święty, co ja gadam za głupoty, idziemy dalej. Explosivo również ma strzały. Tfu, Explosivo. Sprinkler również strzela strzałami z Explosivo. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ujejciu, no to już było blisko. Przywołajmy sobie... No, 3 sprinklery powinny zupełnie wystarczyć. Ilość strzałów z Explosivo tutaj sprawi, że ja będę chyba tak naprawdę unikał bardziej eksplozji, jak starał się celować w przeciwników. A za coiny, które dostaniemy, i tak chyba nic nie kupimy. Nic ciekawego w tym sklepie nie widziałem, jak tak sobie patrzyłem na szybciocha. A po walce z bossem na pewno się też nie będziemy wracać, bo nie chcę tracić moich sprinklerów na te trudniejsze fale. Serio, tak jak nigdy za bardzo tego przedmiotu nie widziałem,
jako dobrego przedmiotu, grając w zwykłego Isaaca, tak tu zawsze, gdy się trafia w sklepie, chcę go kupić. Jest naprawdę prześwietny, gdy możemy mieć tyle ładunków na przedmiocie aktywnym, nie wychodząc z pokoju. Dobra, Mega Fatty, jeżeli nie będzie skakał i będzie miał na sobie strzały z eksplozywą, bardzo szybko padnie. I akurat w tym miejscu, gdy stoi, a nie, parę tych bomb dostał, bardzo fajnie. Najlepiej jakbym go przyciągnął tutaj. No jedź, dobra, Mega Fatty jest w dobrym miejscu, ale chyba wolałbym się najpierw zająć tobą, kolego. Ale eksplozji, Boże Święty. No nie, jak boss jest naprawdę przy sprinklerach, ma bardzo małą szansę na przeżycie. I super. Cała walka przed nami, jeszcze walka z bossem do Devil bądź też Angel Roomu. Szczerze mówiąc, chyba wolałbym Angel Room dostać. Nie mam zbyt dużo zdrowia i się martwię. Po prostu o to, że nie będę miał wystarczająco dużo zdrowia już na walkę z Gridierem. Ale niestety, trafił się Devil Room, a w nim... Słabe przedmioty, bardzo słabe przedmioty. Nie będę brał części Gapiego, bo trudno jest o zostanie Gapim na Grid Mode. Tak zauważyłem, że nie dość, że tych Devil Roomów jest mniej, bo mamy mniej pięter, to jeszcze, ale tutaj wejdę. To jeszcze... Nie wiem, te Devil Roomy na Grid Mode, one są ogólnie jakieś porąbane. Bardzo często w nich nie ma przedmiotów, są skrzynki, są serduszka, a prawie nigdy nie ma itemów do wzięcia. Poza tym nie możemy tych dobrych itemów dostać, więc już w ogóle kaszana. Zmienię przedmioty, mam dużo coinów. Bombę bym bardzo chciał. Powiem wam tak, ja z chęcią bym ten nóż wziął, ale w ostatnim odcinku nawet był wysoko łapkowany komentarz, który mówił, że gdyby nie nóż, oglądałbym dalej. I ja rzeczywiście zgadzam się z tym, że podejścia z nożem są nudne, więc pójdę wam na rękę i będę się bardziej męczył. Mam nadzieję, że to docenicie, zostawiając łapkę w górę. Yes. Nadal nie mam bomby do kupienia, ale przypał. Chciałem bardzo bombę, żeby rozwalić kamień z X-em, a teraz już zmieniam tyle przedmiotów, że dajcie spokój. Czy chciałbym używać D4? Wydaje mi się, że nie chciałbym używać D4, mimo że D4 jest dobre tutaj. Nadal nie mam bomby, naprawdę? To jest spoko przedmiot, ale ja nie mogę zapewnić, że będę miał dobre karty, więc daję sobie spokój. Szkoda, naprawdę, słabe zmianki. Co tu było? Cursed Eye, okej. Słabe zmianki dosyć, kamienia z X-em niestety wysadzić nie będę mógł, a chcę mieć minimum te 15 coinów na kolejnym piętrze, aby móc kupić przedmiot. I co mamy tutaj? Stawianie bomb losowe, totalnie mi się to nie podoba. Syntol jest super. Jakbyśmy mieli bardzo dużo tier zapów. Ojejciu. To jest trudne do zrobienia, nie chcę mi się bawić w D20, szczerze mówiąc. Wziąłbym zdecydowanie chętniej damage upa, którego nie będę mógł wziąć, jeśli wezmę D20. Ja cię kręcę, co za głupota. D20 też jest nudne, znowu to zmienianie, znowu to pewna wygrana, więc no nie wiem, dzisiaj daliśmy sobie spokój z nożem, dam sobie spokój z D20. Nie wyszło mi w Daily Challenge'u, bo padłem na pierwszym piętrze w trzecim pokoju. Także muszę się zrekompensować jakimś ciekawym i trudniejszym trochę podejściem, bardziej wymagającym ode mnie z Grid Remote'a. Chociaż mamy sprinklera, więc co ja gadam za głupoty. Zwykłe pokoje tu są tak easy, że dajcie spokój. No ale rzeczywiście, na walce z Ultra Gridem już tak fajnie nie będzie. Do tej walki wypadałoby mieć zdecydowanie więcej zdrowia, więc jeżeli teraz trafiłyby się na przykład Soul Hearty na przecenie, ja z chęcią bym je wziął od razu. Ojejciu, ale mnie trafiło. Co to za dźwięki były? Chyba ten płód zwiększony, takie dziwne dźwięki dawał. Boże Święty, straszne są to dźwięki z Isaaca.
A gdy się je usłyszę po raz pierwszy jeszcze na tych zwiększonych przeciwnikach, to już w ogóle. Dobra, jeden jeszcze skoczek i tak naprawdę tyle. Całe piętro za nami, jedynie bossowie nam zostali. Odpalamy ich od razu oczywiście. Nie będę tracił sprinklerów. No i staram się trzymać w miarę blisko właśnie nich, aby... O Jezu, na tych oczkach. Eksplozje na oczkach to nie jest coś, czego chciałem. Ale trudne piętro się trafiło. Ja totalnie nic nie widzę przez te jeszcze strzały. Jeszcze te eksplozje, których muszę unikać cały czas. Jeżeli jeszcze dobrze pamiętam, eksplozje nam zadają nawet z eksplozivo całe serduszko obrażeń. Teraz nie wiem, co zrobić. Czy wracać się po serduszka, czy lecimy dalej? Lecimy dalej. Dobra, Envy jest spoko. Envy ze wszystkich bossów, którzy się mogli tutaj trafić, jest jednym z... Dobra, nieważne. Będą się przyklejać eksplozje do niego. On nie jest spoko. On nie jest spoko. Abort mission. Dobra, jestem w jakimś dobrym miejscu chyba. O Jezu, udało się. Już się bałem. Przerąbane by było, jakby się tak rozpadł. Znowu Devil Room. Czemu nie mogę dostać Angel Roomu? Judas's Shadow, to jest przedmiot, którego brać nie chcę, bo na Judasie chyba zabiłem Ultra Grida, więc... Mógłbym wziąć D20 na kolejne piętro. I to by mi się na pewno przydało, bo... No, słabo mi idzie. I czy chcę tracić Sprinklera dlatego? A nie, no, dopiero co mówiłem, że go nie biorę, no to dajmy sobie spokój. Nie ma nic ciekawego tutaj niestety do kupienia, więc również daję sobie spokój z tym piętrem. Chociaż kupię czerwone serduszko i wejdę do Curse Roomu. A w nim zobaczę dwa kluczyki, totalnie nieprzydatne. Kluczy i tak chyba mieliśmy wystarczającą ilość na całe podejście. No chyba, że się trafią nam jakieś dwie złote skrzynki wtedy. Na pewno te klucze będą bardzo fajne. Łomb, to jest najgorsze piętro, zdecydowanie. Gorszego piętra na Grimoldzie nie ma. Metal Plate, nie pamiętam co robi oprócz Soulhearta. Squeeze jest super, so, dwa Soulhearty i Tears Up. A tu co mamy? To nie jest ta cała niebieska piguła. Jeżeli dobrze pamiętam, nasza piguła z perksami była cała niebieska. Jest tu bomba do dostania za bombę niestety, więc trochę słabo. Tutaj dwie piguły, bombżarki, speed down oraz health up. Health up jest bardzo fajny. No dodatek mamy czerwone serduszko na przecenie, więc już w ogóle się mega cieszę. No ale to tak naprawdę byłoby wszystko. Teraz przed nami przeżyć te tragiczne łomp. Naprawdę, łomp jest strasznym piętrem. Jak ja tutaj nie widziałem, co się działo na poprzednim piętrze, tak na tym jeszcze z tym czerwonym tłem, masą czerwonych przeciwników, to już totalnie nie będę wiedział, co się dzieje. Fajnie jest w ogóle ustawić sprinklery, żeby wszystkie biły dokładnie w tym samym patternie. Żeby wszystkie biły najpierw w prawo, potem w dół. Te się nawet fajnie ustawiły. Chyba sprinkler zaczyna bicie w ogóle od prawej strony. Wtedy nie ma takiego chaosu w pokoju. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie łatwiej jest to wszystko ogarnąć głową. Dobra? A, to się trochę jeszcze odstawia. No, ten już mi nie wyszedł tak dobrze. No i dobra, to są wszystkie fale. Szczerze mówiąc, poszły bardzo okej. Ujdź. Naprawdę, tam jakieś obrażenia otrzymałem, ale nic strasznego. A mamy trzy sprinklery jeszcze w gotowości na falę bossów. Dwa razy Loki jest średni, szczerze mówiąc. Może się teleportować, więc te eksplozivo nie zawsze mogą działać. I jeszcze więcej eksplozji pojawia. O, Carrion Queen będzie bardzo słaba. Nie wiem, czy jeżeli założę na niej strzał z przodu, bo można chyba przyczepić strzał z przodu,
to czy dostanie obrażenia. Ale chyba dostaje, więc szczerze mówiąc nie jest tak źle jak myślałem. No i super poszło wręcz. Dobra, fala z bossem na potencjalny Devil Room, Angel Room. 40 coinów na kolejne piętra. Jak na razie to wygląda bardzo fajnie. I również ta fala wygląda bardzo fajnie, byleby tylko zabić te żółciaki. No i ekstra. Czarne mamy Gerdi tylko pojawiają przeciwników, więc to jest tak easy. Ja naprawdę nie wiem, co deweloper miał w myśli, dając tego bossa albo walkę z Eatleafs. Przecież Eatleafs jest x razy silniejszym bossem. Kurde, znowu nie dostaliśmy Angel Roomu, naprawdę. Ale przypał. 4 razy Devil Room i 4 razy nic ciekawego. Piguły. No nie mam niestety dobrych piguł. Też... Tam była piguła i nie wiem, czy to nie była piguła HP up, ale już dam spokój, nie będę szukał, bo jeżeli dam ciała, to jest 20 coinów w plecy. Równie dobrze za te 20 coinów mógłbym kupić 4 soul hearty przed walką z Gridem i wyszłoby na to samo. Nie, nawet więcej bym miał tego zdrowia. Dobra, idziemy na kolejne piętro. Co jest za nami? Naprawdę, spoko poszło, bałem się, że będzie gorzej. Ostatnie piętro z Treasure Roomem. Ouija Board, strzały spektralne. Totalnie nieprzydatne na tej... na tym trybie. To jest HP up, czyli okej. A tutaj jest blank card i żadnej karty, więc... Słabe, naprawdę słabe są te... sklepy. Nie chcę wchodzić na razie do Curse Roomu, wejdę do niego po wszystkich walkach. Shield jest też w miarę trudnym piętrem, ale wydaje mi się, że zazwyczaj łatwiejszy jak Womp, chociaż nie wiem czemu teraz mam jakieś dziwne 3-sekundowe fale. Ja cię kręcę, czemu oni tak szybko się pojawiają? O co tu chodzi w ogóle? O, dobra, w końcu trafiłem strzem z eksplozywą w tego gościa, co mnie goni. Mega szybko to się ładuje, naprawdę, ale dobra. Jakoś idzie, ojejciu, ojejciu. Blackheart wyleciał chyba z czaszki, super. Już mniej ciekawie. Albo z ogniska, tam było ognisko niebieskie. Ale się rozeszli. Dobra. Chyba jeszcze z dwie fale max, albo nawet ostatnia, ekstra. Naszej kopii strzelać nie musimy. I bardzo okej, poszedł ten Shiol. Jeszcze 10 dostaliśmy, ekstra. Mam nadzieję, że na kolejnym piętrze będziemy mieli maszynę do zmieniania przedmiotów. Inaczej będzie mi bardzo, bardzo przykro. Naprawdę. 70 coinów. Już 4 przedmioty na chillku byśmy mogli sobie kupić, jeszcze licząc ze zmianą. Co się przywołało? 2 razy Glatoni. Szczerze mówiąc, 2 razy Glatoni jest bardzo spoko bossem, bo jakby trafił laserem w... Nie wiem, czy to jest Fallen, czy jak się ten boss nazywał, ten szkielecik latający. No, zabiłby go od razu. No i super. Przed nami jeszcze walka 2 razy z Conquestem. A raczej raz z 2 Conquestami. Oni są spoko, bo z nich te bomby nie zlatują, także sami widzicie, co się dzieje. Okej, 2 Black Hearty jak najbardziej są dla mnie spoko. Idziemy do Curse Roomu mimo wszystko jeszcze. Przycisk. Niech będzie, że odpalę sprinklera jednego. Kolejną falę będę musiał przeżyć z tylko 2 sprinklerami. Miałem nadzieję, że z nich lecą nadal coiny, ale chyba się pomyliłem. Jak się przywoła ich tak po prostu, to z nich coiny nie lecą. Dziwne. Steam Sale za to dostaliśmy. Dobra, ja nie mogę narzekać na Steam Sale, bo to już jest coś ciekawego. Mamy teraz wszystkie przedmioty przecenione w sklepie. Jak teraz nie dostanę maszyny do zmieniania przedmiotów, będę tak po prostu smutny. Przecież nawet nie wiem, czy się opłaca zmieniać te przedmioty, czy nie opłaca się bardziej je kupować. Tam jest coin gdzieś? A, zaś za kamieniem chyba. Dobra, kolejne piętro przed nami, naprawdę obiecujące. Masę pieniędzy mamy. Całkiem sporo zdrowia i Steam Sale ze sobą. Więc powinno być ok. Nie ma maszyny do zmiany przedmiotów, niestety. Ale, tak jak mówiłem, równie dobrze ja mogę po prostu
kupować te przedmioty, jeżeli będą jakiekolwiek miały użycie, będzie ok. Ninevolt się przyda. Tylko i wyłącznie na to piętro, ale się przyda. Nie mam co kupować obieraczki do ziemniaków, bo nie planuję jej używać. Świetne Pandora's Box. Blue Map. Bez różnicy, co robi. PhD, no nie, niech będzie. Wiem, co robią piguły. Co to jest za piguła? Something's wrong. Totalnie nic nie robi. Jeżeli dobrze pamiętam. Ale beznadziejne przedmioty dostaję, kurde. No już zaryzykuję, dajcie mi tu coś ciekawszego. Bateria, no to już jest bardzo dobry przedmiot dla nas. Dwa ładunki na walce z Gridierem to kozacka sprawa. Te 10, nie no, z tej strony są jakieś beznadziejne przedmioty, z tej biorę. Ale i... Przykro mi, bo naprawdę te przedmioty są słabe, strasznie słabe, prawie nic ciekawego nie dostałem, chociaż fajnie wyglądam, więc z tego się mogę cieszyć. Raz użyję obieraczki do ziemniaków, nie mamy nawet do możliwości do kupienia Solharta na przecenie, więc jest mega słabo. Raz kupię obieraczkę, bo to jest Orbital, który się bardzo przydaje na walkę z Gridierem. No i trochę nam zawsze zwiększy obrażenia. Lecimy na... Całe piętro przed nami, tyle. Naprawdę mega słabo, jestem bardzo niezadowolony. Raz użyję jeszcze tutaj sprinklera i... resztę sprinklerów... Ojejciu. Trzymam. Już na walkę z Ultra Gridem. Możliwe, że miałbym możliwość jeszcze użycia tutaj raz sprinklera i... posiadania dwóch ładunków na walce z Ultra Gridem, ale szczerze mówiąc nie jestem tego pewny, więc wolę nie ryzykować. Co to znaczy 4 razy Envy? Łapki matki? What? A i to jeszcze taka ściana, no ta, no, żeby za łatwo nie było. Ale to piętro jest chore, to piętro jest chore. Musiałem wejść na kolce, bo ilość przeciwników tu jest tragiczna. O, dostałem powiadomienie z Discorda, więc jeżeli słyszeliście, a pewnie tak, to się nim nie przejmujcie. O, masakra. Dobra, jak na razie jest ok. Odpalam kolejną falę. Ostatnią już? A nie, tu już jest fala z bossem. Albo ostatnia fala zwykła, bo tu już nie rozpoznaję fal z bossem, a zwykłych. To przesunę, bo... może dostawać strzały z eksplozywu i eksplodować. A to jest bardzo niefajna rzecz. No i dobra, teraz przed nami są fale z bossami. Dwa razy anioł. To może zaboleć. Eksplozywo, ładujcie się, chodźcie tutaj. Póki nie strzelą pierwszy raz się... ojejciu, matyjar. Póki nie strzelą pierwszy raz się nie przyjrzę, mam problem z tym, ale bez nadziei, ja tu umrę. Muszę wyjść z tej walki, jeżeli ją przeżyję. Ale jeden strzał od tego białego ziomala i umieram. Dobra. Czy ty padniesz? Ile ty masz zdrowia? No jak? 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 Ale beznadziejne piętro. Ale nie fart. No nic, nie zawsze się wygrywa. Czasem trzeba przegrać. Mi się dziś niestety nie udało nic wygrać. Jestem po prostu dzień totalnej porażki. Ale jak mi przykro to piętro. Boże, miałem Steam Sale i takie beznadziejne itemy. I dwa razy bez maszyny do zmiany przedmiotów. No nic. Jutro. Pojutrze, pewnie. Postaram się nagrać znowu daily. Dzisiaj z chęcią nagrał drugie daily, ale nie mogę, bo... ja wam jak na razie bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się pewnie pojutrze. Trzymajcie się i cześć!